Witam ponownie. Dzisiaj kilka słów o badaniach wielkich jaskiń, starych jaskiń w Turcji, prowadzonych przez taką misję mieszaną, międzynarodową właściwie. Głównymi szefami byli Belgowie z Uniwersytetu Liège, ale towarzyszyli im również goście dopraszani. Byli tam i Amerykanie się pojawiali. No i oczywiście, ponieważ to było w Turcji, gospodarzem całych wykopalisk był Uniwersytet w Ankarze, a szefową wykopalisk ze strony tureckiej była pani profesor, prahistoryk, pani profesor Icin Yalçınkaya ze studentami. Ekspedycja ogromna, trwająca wiele lat. Tutaj jest mniej więcej pokazana lokalizacja tej jaskini. Tam zresztą jaskini jest wiele. Ekspedycja była podzielona i rozkopywała właściwie dwie jaskinie. Pierwsza to jest Karain, czyli czarna, czy czarna w środku, czarna. I druga Okuzni, czyli jak gdyby taka, no powiedzmy sobie, mniejsza, trochę młodsze rzeczy. Ta jaskinia Karain znajduje się dosyć wysoko nad takim plato, które tutaj się rozciąga. Tutaj pojawiają się góry. To mapka jest z gogli troszkę zmodyfikowana. I w tym rejonie badania prowadzone są od wielu lat. Pierwsze badania były prowadzone przez Turków, którzy dość, że tak powiem, prowadzili je w sposób taki intensywny, używali materiałów wybuchowych, szukając skarbów. No a potem rozpoczęła się regularna eksploracja właśnie tej międzynarodowej grupy badaczy. No ja miałem przyjemność jako geolog z Polski zajmować się jaskiniami od zewnątrz. Nie zajmowałem się geologią, a właściwie zajmowałem się, ale w jakimś niewielkim stopniu. No i zajmowałem się również surowcami kamiennymi wykorzystanymi przez człowieka prehistorycznego. Według informacji archeologicznych, które mi przekazano, najstarsze rzeczy, które znajdują się na 17 metrach czy 16 metrach nawarstwień w jaskini Karain, bo tam tych nawarstwień jest aż tyle metrów, sięgają ponad 500 000 lat, czyli są bardzo stare rzeczy. Natomiast najmłodsze, kończy się sedymentacja mniej więcej 100 tysięcy lat temu. Jaskinia się zamknęła, no i potem ponownie się otworzyła. Problem dla mnie był taki postawiony, jak ta jaskinia powstała. Skały są wieku kredowego, a więc mają co najmniej 60 parę milionów lat, a może są i starsze. I jaskinie Karain, jak i Okuzni, też są jaskiniami bardzo starymi. Także te 500 000 lat ostatnich, gdzie tam człowiek się pojawiał i są zapełniska i tak dalej, to jest maleńki fragmencik okresu funkcjonowania jaskini. One mogą mieć kilkadziesiąt milionów lat. Także są to rzeczy niezwykle stare. Przyjrzyjmy się dokładnie samej tej okolicy jaskini Karain. Tutaj jest takie wypłaszczenie rolniczo zagospodarowane, nawadniane, no kraina przepiękna, ciepła. No to rejon właśnie obecnych wycieczek do Antalii, Alanii, prawda? Tereny bardzo piękne. Natomiast tutaj nad tym wypłaszczeniem, w tym miejscu znajduje się jaskinia. To już są dosyć spore górki, które, jak Państwo widzicie, tutaj sięgają 1400 metrów, więc przewyższenie jest znaczne, bo to jest od 300 mniej więcej metrów do 1400, więc na krótkim odcinku te góry są po prostu masywne, duże. Natomiast interesowało mnie, jak ta jaskinia się rozwijała. Zrobiłem szereg tutaj przekrojów geologicznych, jak Państwo widzicie, 1, 2, 3, 4. I połaziłem ponad jaskinią,
szukając miejsc, przez które woda wnikała do skał, rozpuszczając wapienie i drążąc tą jaskinię. Okazało się, że cały obszar tutaj ponad jaskinią jest niezwykle mocno spękany tektonicznie, co ułatwia oczywiście penetrację wód i było jedną z przyczyn utworzenia się tutaj systemów jaskiń, nie tylko właśnie tej Karain, ale o Kuzini, która jest troszkę dalej na północny wschód. Tutaj są strzałeczki porysowane z miejscami zaznaczonymi, gdzie są mikro, powiedzmy sobie, kotły krasowe, takie dziury, przez które woda mogła wnikać do systemu, całego systemu krasowego jaskini Karain. Ludzie siedzieli zaraz przy wejściu do jaskini, natomiast ona jest dosyć głęboka, ma tam kilkadziesiąt metrów w głąb się ciągnie i skręca w dół, w tą stronę, opadając coraz mocniej w taką przepaść właściwie, gdzie słychać płynącą rzekę, która dudni jak wodospad. Miejsce jest niebezpieczne, bo całe dno jaskini jest pokryte mokrą gliną, można się omsknąć, poślizgnąć i zjechać tam na dół, no a stamtąd się już w zasadzie nie wraca. Miałem taką przygodę, że zacząłem jechać na dół, ratował mnie młotek geologiczny, który wbiłem w tą glinę, jakoś przy pomocy młotka wyszedłem. Ale przejdźmy do samej jaskini. Tutaj są jak gdyby dwie fazy powstawania tej jaskini. Pierwsza faza to jest faza wczesna, kiedy tak to wygląda, tu jest właśnie ta równina, taka górka, no i jakieś 150 metrów ponad tą równiną jest odsłonięta jaskinia. Zaraz Państwu pokażę wejście do tej jaskini. Z tyłu jest dolina i wyżej jest system właśnie tych pęknięć różnego rodzaju krasowych takich zagłębień, przez które woda opadowa wnikała do środka. Cała jaskinia jest rozwinięta na uskoku tektonicznym, który przebieg miał mniej więcej taki i był przecięty jeszcze dodatkowo uskokami biegnącymi w tą stronę. No, jaskinia rozwijała się przez jakiś czas, a zaczęli do niej napływać pierwsi ludzie, zaglądać, prawda? Ja się o prahistorii nie będę wyrażał, ale wiem, że archeolodzy są zachwyceni, prahistorycy, tam materiału starego jest cała masa i są niezwykle ważne znaleziska dla rozwoju człowieka w tym rejonie. No tutaj ścieżka pokazana, jak też się dochodziło do tej jaskini. Cały materiał eksplorowany przez studentów głównie był wynoszony w wiadrach tą ścieżką na dół. Tu był myty, selekcjonowany, krzemienie osobno, kości osobno, tak dalej. To wszystko było bardzo starannie robione. Natomiast było tak, że w pewnym momencie po trzęsieniu ziemi odpadły skały, które zresztą tu leżą jeszcze przed wejściem do jaskini, bo to jest wejście główne i tu są jeszcze takie towarzyszące małe jaskinie. Po trzęsieniu ziemi zawalił się strop tutaj w tej części i zamknęło się wejście do jaskini, także ona jak gdyby została zakonserwowana już od tych 100 tysięcy lat temu, mniej więcej 100 tysięcy lat temu, nikt tam do niej nie wchodził. To, co było, zostało zamknięte i po kolejnym trzęsieniu otworzyło się, także jaskinia się znowu udostępniła dla ludzi. No i to było dosyć niedawno, bo młode rzeczy znajdowane w jaskini są bardzo młode. No i oczywiście są ślady po kozach przetrzymywanych, tam owcach i tak dalej, bo to traktowane jako schronisko. Wejście do jaskini wygląda mniej więcej w ten sposób. Tutaj jeszcze są stare bloki wapienne. Tu są jeszcze te mniejsze jaskinie, które odpadły ze ściany i pierwotnie, o tu jest taki bloczek, i zablokowały wejście do jaskini i potem po następnym trzęsieniu to się rozsypało, odsunęło i można było podjąć eksplorację.
Rzeczą interesującą, która tutaj została przy okazji tych badań stwierdzona, jak tutaj się siedziało, siedziałem właśnie, bo to jest jaskinia, to jest mapka z Gogli ściągnięta. No, rozglądałem się, bo tam gorąco bardzo, to południowo-zachodnia ściana, więc tam dopiekało nieraz ostro słoneczko w lecie. I no, zainteresowało mnie, bo tutaj wszędzie pola, takie czerwone, typowe właśnie osady zwietrzelinowe, typu Terra Rossa, zmyte z gór. Terra Rossa to jeszcze widać na górach, jeszcze trochę tej Terra Rossy jest, ale tu wszędzie Terra Rossa zmyta, ziemia czerwona, a tu w tym rejonie takie jakieś dziwne coś, prawda, no, w takim kształcie dosyć ciekawym. Widać, że to od razu na tym inaczej roślinność się zachowuje, no bo to są pola uprawne, to jest kanał nawadniający, zresztą też bajkowy, dlatego że rzeka wypływa z góry. Tu jest góra i z tej góry, z jaskini wypływa absolutnie krystaliczna, czysta woda, która nawadnia tutaj całe to plateau, całe to wypłaszczenie. No i tutaj zaraz w rzece pojawiają się żółwie, ryby i wszystko widać, bardzo to jest piękne i interesujące. No ale zainteresowało mnie to, przepraszam, co to też jest takiego. W związku z tym, bo to dość duży obszar jest, wynajęliśmy z kolegami tureckimi, wynajęliśmy samochód i wybraliśmy się na wycieczkę dookoła tego. To jest całkiem spory kawałek. W tym upale to nie bardzo się chce chodzić. Te osady sięgają też gdzieś tu blisko, także jest to kawał do zwiedzenia. No i przeszliśmy tutaj miejsce w miejsce. Okazało się, że jest to ślad starego jeziora, a tutaj wyschniętego, a tutaj nad tym jeziorem są stanowiska archeologiczne, które są z różnych okresów czasu. No bo było interesujące, że w jaskini Karain rozpoznano, to jest jaskinia Karain, rozpoznano na przykład kości hipopotama. Tutaj nigdzie nic takiego hipopotamowatego nie było, a jednak te kości rozpoznano bez żadnych wątpliwości, a więc musiał być jakiś zbiornik wodny, gdzie te hipopotamy żyły i ten człowiek pierwotny na nie polował. Okazało się, że oczywiście było jezioro, które już wyschło, no i w tym jeziorze zapewne żyły hipopotamy i inne wodę lubiące zwierzęta. Także przy okazji badań jaskiń odkryliśmy jeszcze cały szereg stanowisk prahistorycznych właśnie dookoła tego wyschniętego jeziora. Tu jest druga jaskinia, która się nazywa Okyuzini i to jest mała jaskinia, w której osady są dosyć młode. W internecie jest dosyć szczegółowo opisana, zresztą z tej naszej ekspedycji powstał szereg publikacji i książek, i jest to już w literaturze światowej znane. Też bardzo ciekawe szczegóły, dlatego że no, tutaj ostatnie kilkanaście tysięcy lat jest reprezentowanych przez osady zapełniające tą jaskinię. I okazuje się, że mniej więcej 9 tysięcy lat temu, 8,5 tysiąca lat temu, kiedy jaskinia już od wielu, wielu lat była zupełnie sucha, pojawiły się jakieś torencjalne deszcze. Jaskinia ponownie się uruchomiła, w tym sensie, że zaczęła prowadzić wodę, i widać, że był to jakiś okres, no, jakiegoś kataklizmu wodnego. No, który jest przez niektórych naukowców wiązany z potopem, że to właśnie mógł być ewentualnie potop.
Widać tam erozję osadów już nawarstwionych w tej jaskini. Także no, wszystko sugeruje, że były jakieś no, torencjalne, długotrwające deszcze. I spod tej jaskini tutaj właśnie wypływa taka ta uregulowana rzeka. Zresztą na całej tej równinie tutaj przedgórskiej właściwie woda znajduje się na głębokości kilku metrów. Tam opady deszczu są dosyć rzadkie, to nie jest strefa bardzo, że tak powiem, deszczowa. Natomiast te wszystkie góry zawierają ogromne ilości wody, to wszystko jest skrasowiałe. W związku z tym cała ta równina jest nawadniana i na głębokości 2-3 metrów pod powierzchnią gruntu znajdują się ogromne ilości wody, stąd też jest to ziemia niezwykle urodzajna i właściwie rodząca przez cały rok. I to ogromne owoce, ogromne warzywa, to fantastyczny teren jest, ludzie przesympatyczni. Tu jeszcze na tej mapce są pokazane miejsca występowania małych takich lejów krasowych, przez które wody wnikały do całego masywu tutaj nad jaskinią Okuzni, zasilając ją wodę i zasilając tą też rzeczkę wypływającą tutaj wodę. Jednym z ciekawszych tematów, który tam był poruszany przeze mnie i próbowałem go rozwiązać, były surowce mineralne, krzemienne, używane do produkcji narzędzi kamiennych. W tych poszczególnych warstwach archeologicznych w jaskini Karain występowała ogromna ilość narzędzi kamiennych, które, no przynajróżniejszych, to też nie moja działka, więc się nie będę tutaj wymądrzał. Natomiast no, typologicznie, to z tego co mówili mi prahistorycy, rzeczy były niezwykle interesujące. Więc był problem, skąd też surowiec był brany i kwestia rozróżnienia różnych rodzajów surowca i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj szereg zrobiłem takich wycieczek, powiedzmy sobie, surveyu takiego powierzchniowego. No i znalazłem po pierwsze, że wapienie kredowe, które tutaj występują, zawierają horyzonty radiolarytowe i te radiolaryty są i czerwone, i szare i bardzo dobrze się nadają do obróbki techniką odłupkową, po pierwsze, a po drugie otoczaki radiolarytów występują w korytach wyschniętych rzek. I to jest jedno z takich koryt rzecznych, które już w ogóle nie przypomina koryta rzecznego. Tam wybierają kamień na drogi i z tego koryta rzecznego i większe kamienie na budowę domów. W związku z tym tu można powiedzieć, jest pierwotna to jest pierwotna powierzchnia rzeczki, która wypływała z tej potężnej doliny. No tu widzicie Państwo 1400 metrów takie przewyższenia, a tu 300, prawda? No a tutaj widać, że to nie są ślady działalności archeologicznej, tylko no, biorą sobie kamień do różnych lokalni mieszkańcy, do różnych celów. Okazało się, że w tym materiale znajduje się cała masa różnych odmian radiolarytów w formie otoczaków. I te badania, które tam robiłem i w jaskini, i w terenie wskazują, że raczej podejmowano otoczaki niż gdzieś tam pod wychodniami zbierano materiał. Zresztą no, wykucie radiolarytu ze ściany w odsłonięcia naturalnego, no to jest ciężka, krwawa robota. Jeszcze przez metalu nie znali. A tutaj to było już, że tak powiem, wydzielone radiolaryty, otoczaki, więc można było łatwo podejmować do badań. No tutaj jest kilka odmian tych różnych lokalnych radiolarytów, różnych barw. Co ciekawe, że jako otoczaki w rzece, w tych wyschniętych rzekach dominowały
radiolaryty szare i czerwone, w różnych odcieniach, wiśniowe, wiśniowo-brązowe i tak dalej. Natomiast w jaskini było dość sporo narzędzi robionych z radiolarytów wielobarwnych, takich przypominających troszkę agaty, smugowanych, takich bardzo ładnych surowców. I ten surowiec, taki ładny surowiec w otoczakach stanowił kilka procent, 2 czy 5, tak mniej więcej do 5%. Natomiast w stanowiskach archeologicznych w jaskini, w tych warstwach archeologicznych, tych narzędzi robionych z tych barwnych odmian, ładnych, było dużo więcej niż 5%, co wskazuje, że walory estetyczne kamienia, oprócz tego, że się nadawał do łupania i robienia narzędzi, że walory estetyczne tych kamieni też były brane pod uwagę, że to nie brano tak z metra, chociaż te szare i te takie czerwone radiolaryty były bardzo dobrej jakości, to wybierano sobie też w dużym procencie te odmiany właśnie barwne. Do całych tych badań surowców kamiennych został stworzony program komputerowy do kolekcjonowania danych. Tutaj jest, proszę Państwa, miejsce, lokalizacja Karain. To jest zaszyfrowany symbol próbki. To jest Turcja, Karain, radiolaryt odmiana druga. Tutaj jest site, czyli stanowisko, że to jest materiał ze stanowiska, bo były materiały porównywane ze stanowiska z materiałami znajdowanymi w terenie. I tutaj są odmiany, to jest akurat z jaskini, więc tutaj jest jakiś jasny, wyjątkowo rzadki radiolaryt, biały prawie że. No i tutaj szereg cech jest podawanych, jaka jest patyna, wtrącenia, prawda, połysk, przeźroczystość, podatność na łupliwość, czyli przełam, jaki rodzaj jest przełomu, czy gładki, czy niegładki. Pod mikroskopem określany jest skład mineralny. Liczone są pod mikroskopem ziarenka mineralne, no i jest ustalany skład mineralny. Jest ustalany również skład ziarnowy tego radiolarytu, że tam ziarenek od 0 do 5 mikronów jest 42%, 5 do 10 mikron. To żmudna robota się liczy godzinami. No i dla wszystkich surowców z Karain takie badania zostały zrobione. Plus były analizy chemiczne robione składników głównych, tak zwanych, do których zalicza się te, które tutaj są raz, dwa, trzy, cztery, pięć, do żelaza i wybrane pierwiastki śladowe, mangan, cynk, nikiel i tak dalej, tak dalej. Te wszystkie dane, jest ich tutaj 32, są 32 różne informacje, są wprowadzane do komputera, do programu Flint, który pozwala te dane porównać z kolekcją, całą kolekcją danych zawartych w pamięci komputera, na przykład z rejonu Karain, z Turcji. Są odpowiednie nałożone, że tak powiem, przedziały porównawcze i ten radiolaryt jasnego koloru, białego, może zostać porównany do wszystkich innych surowców badanych, które mają taką samą listę informacji, przez kliknięcie na klawisz porównaj, prawda, i wtedy te dane są porównane do kilkuset danych innych surowców. Wynik otrzymywany jest w procentach, to znaczy dostajemy spis wyników, w których ten surowiec, ten radiolaryt z Karain jest porównany do całej reszty i jest podane, że radiolaryt numer 2 jest podobny do radiolarytu numer 6 w 60%. I tak dalej, cała lista jest ustawiona od największych podobieństw surowców do najmniejszych.
porównywanie tych danych ze sobą bez komputera to jest szaleństwo, to się tego nie da zrobić. No bo porównuje się na przykład żelazo z żelazem, cynk tam z cynkiem, połysk z połyskiem, no i to się te. Natomiast ten program komputerowy za jednym przyciśnięciem robi to ting-tong i porównuje te dane z kilkuset danymi i daje wyniki w procentach, podobieństwa w procentach. Stąd można przypuszczać, że na przykład surowiec znajdujący się w jaskini Karain pochodzi z tego rejonu albo z innego rejonu i na to się ma, że tak powiem, dane obliczeniowe, dane precyzyjne, a nie takie bardziej pobożne życzenia. Tego typu badania są prowadzone w AGH dla ogromnej ilości stanowisk. Baza jest duża i europejskich, i afrykańskich, i różnych innych. Także no, ułatwia to śledzenie na przykład dróg migracji ludzi na podstawie surowca, że tu jest taki surowiec i tu jest, to znaczy tędy szli i gdzieś tam ten surowiec transportowali. Na tej zasadzie zostały znalezione surowce krzemienia podkrakowskiego na przykład w austriackich stanowiskach, ale to opowiem Państwu w dalszej części. Tutaj jest fragment jaskini, z której wypływa rysunek, przekrój, wypływa woda, formowanie się jaskini Okuzini, czyli tej drugiej jaskini, gdzie została zablokowana poprzez odpadające z sufitu fragmenty skał. Utworzyły się takie blokowisko, utworzyło się plus fragmenty odpadające ze stropu, które w osadach zapełniających jaskinie można natrafić. Tutaj, proszę Państwa, jest jaskinia Okuzini i jest mój profil geologiczny osadów sięgających wiekowo kilkunastu tysięcy lat temu. No, tu jest ogromna ilość informacji, no, nie bardzo jest czas i miejsce na wchodzenie w szczegóły. Zresztą wyniki są też publikowane. Jedną z najciekawszych rzeczy, która no, dla mnie była dużym zaskoczeniem, jest to, że ogniska w tego typu profilach, starych profilach jaskiniowych, ogniska, które no, wszędzie są czarne, tutaj są białe, dlatego że na węgielkach zapełniających ogniska krystalizuje kalcyt wtórnie i to, co powinno być czarne, jest białe. Można się pomylić. No, szereg różnych zjawisk się opisuje, obserwuje tutaj m.in. deformacje związane z tym, że w jaskini była woda i było miękko, że tak powiem, co kamień odpadł, no to zagłębiał się w charakterystyczny sposób. No i tutaj to właśnie, bo tutaj jest taka sedymentacja dosyć spokojna i tutaj jest te około 8,5-9 tysięcy lat temu nagle się pojawiają właśnie osady z grubym materiałem wapiennym, pojawia się erozja, to znaczy właśnie jaskinia się uruchomiła, erozja, która przecina starsze warstwy, bo tu mamy warstwy z ogniskami, które są obcięte, powstał rodzaj takiego korytka wodnego, no nierzecznego, jakiegoś potoku płynącego przez jaskinię, który to wszystko rozciął, wymył, no i potem jeszcze w tym korytku zaczęły się tworzyć osady. Tutaj jest, proszę Państwa, taki diagram pokazujący miejsca, gdzie wyraźnie podwyższa w jaskini Okuzini na podstawie tego profilu poprzedniego i badań zostały rozpoznane miejsca, gdzie wyjątkowo aktywnie człowiek się tutaj pojawiał z narzędziami kamiennymi, kości, ogniska i tak dalej. No widać, że przerwy między zasiedleniem były dość długie, prawda? A tutaj im bliżej naszych czasów, tym te strzałeczki są częstsze, to znaczy tym częściej człowiek do jaskini przychodził. Tak mniej więcej wygląda opowieść o jaskiniach tureckich, niezwykle interesujących, kraina bajki, rzeczywiście Tysiąca i Jednej Nocy,
warto pojechać, warto zobaczyć. Po moim zakończeniu mojej działalności ekspedycja jeszcze przez wiele lat pracowała, a być może nawet jeszcze pracuje do dzisiaj. Także warto pojechać, zobaczyć. Dziękuję bardzo.